Cześć ciekawscy. Wczoraj media obiegła przykra informacja dla wszystkich fanów Klanu Boskich. Otóż TVP postanowiła zakończyć produkcję serialu Rodzinka.pl, o czym jako pierwsza poinformowała Małgorzata Kożuchowska. Jak się okazuje, dla aktorów jest to informacja równie szokująca, jak i dla widzów, ponieważ dowiedzieli się o tej zmianie nagle i niespodziewanie, a portale plotkarskie już głoszą, że aktorzy zostali bez pracy. Ale Małgorzata Kożuchowska raczej nie musi się o to martwić. Pamiętacie w ogóle jej największe role? Albo jak uciekała od utartego wizerunku? Czy brak Natalii Boskiej wpłynie na jej karierę? Zostańcie z nami do końca i dowiedzcie się. I nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału oraz zostawieniu łapki w górę. Małgorzata Kożuchowska przyszła na świat 27 kwietnia 1971 roku we Wrocławiu, jednak młodość spędziła w Toruniu, gdzie mieszkała z rodziną. Jest najstarszą córką nauczycielki i doktora nauk pedagogicznych oraz ma dwie młodsze siostry, Maję i Hannę. Na studia młodziutka Małgorzata wybrała się do stolicy, gdzie w 1994 roku została absolwentką Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i od tego czasu przez blisko 10 lat była częścią zespołu Warszawskiego Teatru Dramatycznego, a następnie przez kolejne prawie 10 lat była aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. Do tego na przestrzeni lat współpracowała z wieloma innymi teatrami, występując łącznie w trudnej do zliczenia ilości spektakli i musicali. Jej debiut filmowy miał miejsce w tym samym roku co teatralny. Po raz pierwszy na ekranach telewizorów pojawiła się w produkcji Oczy Niebieskie z 1994 roku. I od tego czasu ambitna młoda aktorka zaczęła budować swoją pokaźną filmografię. Już w 1995 wystąpiła w filmie Młode Wilki, a rok później w Grach Ulicznych. Natomiast 3 lata od swojego debiutu została obsadzona w głośnej produkcji, która okazała się jedną z najbardziej kultowych polskiej kinematografii, a samej Kożuchowskiej przyniosła największą popularność w latach 90. Wiecie, o jakim tytule mówimy? Oczywiście o Killerze Juliusza Machulskiego z 1997 roku. Rola dziennikarki Ewy Szańskiej i późniejszej dziewczyny Jurka w drugiej części filmu pod tytułem Killerów 2 sprawiła, że praktycznie każdy Polak kojarzył Małgorzatę Kożuchowską. Później pojawiała się w telewizji raczej w epizodach, aż obsadzono ją w roli Hanki Mostowiak, jednej z kluczowych bohaterek w M jak Miłość, serialu, który w 2000 roku wszedł na antenę i zachwycił miliony rodaków. W zasadzie nie mogło być lepiej, wówczas była to wiodąca produkcja polskiej telewizji. Kożuchowska na planie spędziła 11 lat. Jednak z czasem aktorka czuła się coraz bardziej zaszufladkowana. Choć w międzyczasie wystąpiła w około 20 innych produkcjach filmowych i serialowych, w głównej świadomości Polaków istniała tylko jako Hanka Mostowiak. Aktorka podjęła więc odważną decyzję o odejściu z planu M jak Miłość. Przyznała, że grana przez nią postać zajmowała w jej życiu zawodowym bardzo ważne miejsce, ale nadszedł czas na nowe wyzwania. I tak w 2011 Hanka Mostowiak została uśmiercona. Tak, przez wjechanie samochodem w kartony. Chyba nie tego oczekiwano wobec jednej z głównych bohaterek, bo scena serialu stała się obiektem wielu kpin i parodii. Niektórzy żartobliwie uważają, że był to historyczny moment dla polskich memów w internecie. Jednak był to też świetny moment dla samej Małgorzaty. Bowiem w roku, gdy postanowiła odejść z M jak Miłość, zaczęła wcielać się w Natalię Boską, a Rodzinkę.pl pokochały miliony. Kożuchowska pokazała się z innej strony i zdaje się, że postać zawsze zadbanej, eleganckiej i charyzmatycznej Boskiej przyćmiła Hankę Mostowiak w pamięci widzów. Małgorzata między zdjęciami do Rodzinki.pl zagrała też w innych produkcjach, które spodobały się oglądającym, na przykład w serialach Druga Szansa i Prawo Agaty, czy filmach jak Listy do M2. Ale przede wszystkim spełniała się w najważniejszej swojej roli w życiu, czyli mamy. Wraz z mężem, dziennikarzem Bartłomiejem Wróblewskim, którego poślubiła w 2008 roku, mają 6-letniego już syna Jana Franciszka. Chłopczyk jest oczkiem w głowie aktorki, dlatego dba ona o jego prywatność i niechętnie dzieli się rodzinnymi zdjęciami w internecie. Ostatnie 3 lata były jednak bardzo pracowite dla aktorki, która wcielała się w rolę, tym razem mocno odbiegające od wizerunku subtelnej Boskiej. Pojawiła się m.in. u Patryka Wegi, który to pomógł jej zerwać z wizerunkiem grzecznej pani. W Plagach Breslau zagrała policjantkę Wydziału Spraw Kryminalnych o bardzo ostrym wyglądzie i niewyparzonym języku. Później wystąpiła w głośnym Procederze o losach rapera Tomasza Hady, gdzie była niebezpieczną szefową gangu. Natomiast dziś premierę ma kolejny film Patryka Wegi z jej udziałem, sensacyjny i wulgarny Bad Boy o przestępczości w świecie piłki nożnej. Jak widzicie, dobra pasta zawodowa w życiu aktorki trwa i teraz Kożuchowska bawi się swoim wizerunkiem. Anulowanie serialu Rodzinka.pl na pewno nie zaszkodzi jej karierze, ale porównując dwie najdłuższe serialowe role Gosi, z Natalii Boskiej raczej nie chciała jeszcze rezygnować, ponieważ żegnała się z widzami ze łzami w oczach. Co ciekawe, okazało się, że aktorzy nie zostali poinformowani o decyzji TVP wcześniej. Sprawa była już przesądzona, gdy pojawili się na planie. Głównych bohaterów, rodzinę spod Warszawy, grali Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski i Mateusz Pawłowski. Dla wielu była to szansa na rozgłos. Dzięki tej produkcji szturmem do show biznesu weszły też Julia Wieniawa oraz Wiktoria Gąsiewska. Ale nie wszyscy aktorzy chcieli odnieść się do sprawy zdjęcia serialu z ramówki. Poruszony Zdrójkowski, podobnie jak Kożuchowska, szybko wrzucił na Instagram wideo, dziękując fanom za wspólne prawie 10 lat. Według jednego z portali, który dodzwonił się do Olgi Kalickiej, serialowej Magdy, młoda aktorka była zaskoczona informacjami, jak
jaki usłyszała. Ostatni sezon będziecie mogli zobaczyć w marcu tego roku. Powiedzcie szczerze, będziecie tęsknić? I co ciekawsze, w ogóle uważacie o Małgorzacie Kożuchowskiej? Lubicie tę aktorkę? W jakiej roli najbardziej zapadła Wam w pamięć? Który jej wizerunek najbardziej Wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, pokażcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!